które są świadkami konfliktów. Walczono o ludzkie umysły poza strefą wojny. Strefy wojny. Przed tą wizytą niewiele wiedziałem o Laosie. Byłem przekonany, że jest to biedne państwo, jak wiele innych. Nie znam nikogo, kto tu był lub mógłby coś powiedzieć o Laosie. To państwo mnie pozytywnie zaskoczyło. Chociaż port lotniczy jest niewielki, miasto świeci czystością. Spodziewałem się brudu i zanieczyszczenia. To chyba najbardziej zadbane miasto trzeciego świata. W tym kraju żyje tylko 6 milionów ludzi. Są stłoczeni na obszarze 236 800 km². 3/4 powierzchni zajmują góry porośnięte gęstym lasem. Historia Laosu sięga XIV wieku. Powstało wówczas królestwo Lang Chang, podbite 400 lat później przez Siam. Gdy Francuzi zaczęli kolonizować Wietnam, Syjamczycy w 1893, by uniknąć wojny, zrzekli się na ich rzecz Laosu. Państwo to odzyskało niepodległość dopiero w 1954 roku. Laos został uwikłany w wojnę wietnamską, choć nieoficjalnie. Po cichu toczyły się tu walki między Amerykanami a Wietnamczykami. Przez Laos biegły linie zaopatrzenia partyzantów. Amerykanie prowadzili naloty na te szlaki. Obydwie strony konfliktu zaprzeczały, jakoby prowadziły działania na terenie Laosu. Państwo to miało przed wojną ubogą infrastrukturę transportową. Po okresie bombardowań uwsteczniła się ona do stanu z epoki kamienia łupanego. Dziś Laos jest biednym państwem. Mało tutaj dróg. Kolei nie wybudowano. Tylko kilka miast zostało zelektryfikowanych. Laos zajmuje jakieś 130 miejsce w rankingu państw świata ze względu na poziom PKB per capita. Mimo takiej biedy kraj ten jest piękny i czysty, a naród uparcie dąży do poprawy swego losu. Stolicą Laosu jest Vientiane. Cichą, wręcz senną metropolię zamieszkuje zaledwie 200 tysięcy ludzi. Panuje tu nastrój prowincjonalnego miasta, a nie stolicy. Po wylądowaniu w Vientianie skierowaliśmy się do hotelu Seta Palace, bardzo eleganckiego. Hotel jest pamiątką czasów kolonialnych. Przywitano nas bardzo serdecznie. Miło wspominam pobyt. Istnieje kilka teorii na temat powstania Vientianu. Laotańska legenda mówi o tutejszej księżniczce i siedmiogłowym wężu. Oficjalna wersja jest mniej baśniowa i wiąże się z burzliwymi dziejami tego regionu. Większość historyków twierdzi, że Vientiane powstał jako wioska Khmerów.
1560 roku stał się stolicą królestwa Lanchang. W 1779 roku miasto opanowali Syjamczycy. W 1893 roku zdobyli je Francuzi. Nawet nazwa miasta jest świadectwem jego zmiennych losów. Francuzi zmienili trudną do wymówienia nazwę na Vientiane. W języku laotańskim oznacza ona miasto księżyca. W języku Pali z kolei królewski gaj sandałowców. Jesteśmy pod laotańskim odpowiednikiem paryskiego łuku triumfalnego. Nazwano go Patusai, czyli brama triumfalna. Wzniesiono go na chwałę poległych w walce o niepodległość. Ta buddyjska stupa również świadczy o trudnej historii kraju. Została zniszczona przez Syjamczyków w XIX stuleciu. Odbudowywana od lat, jest teraz symbolem narodu laotańskiego. W trakcie pobytu w Vientianie koniecznie trzeba odwiedzić tutejszy targ. Trafiliśmy na bardzo ciekawy bazar. Przypomina wiele innych w całym regionie, które kiedyś odwiedziłem. Ten jest wyjątkowy za sprawą niezwykłej żywności, którą można tu kupić. Sprzedawane jest mięso, ryby, odzież i wiele przekąsek. Spróbowaliśmy tutejszych specjałów i zimnych deserów na miłe zakończenie dnia. Kilometrów od miasta znajduje się park z 200 posągami Buddy i hinduskimi figurami. Park założono w 1958 roku. Nazwano go miastem duchowym. Laotańczycy mówili, że ta trzypiętrowa dynia symbolizuje piekło, ziemię i niebo. Ruszamy z Vientianu 425 kilometrów na północ do dawnej stolicy państwa Luang Prabang. Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zanim jednak tam dotrzemy, zatrzymamy się w kilku miejscach. Lud Khmu jest jedną z najstarszych grup etnicznych północnego i środkowego Laosu. Osiedlił się tu około XI wieku. Historycy nie potrafią stwierdzić, skąd przybył. Niektórzy antropolodzy twierdzą, że Khmu przywędrowali tu z północnej Birmy. Inni z kolei, że z Wietnamu lub z chińskiej prowincji Yunnan.
Podróż do Luang Prabang była niesamowita. Przejeżdżaliśmy przez kilkadziesiąt wiosek i zatrzymaliśmy się w kilku. Na wsi poznaliśmy prawdziwe oblicze tego narodu. Byłem pod wrażeniem. Poznałem tutejszy styl życia i obyczaje. Miejscowa ludność potrafi się utrzymać z roli i jest bardzo niezależna. To, że mieszkając w wielkim mieście wykłócam się o każdą głupotę i narzekam na nieistotne sprawy, świadczy o mojej małostkowości. Laotańczycy na wsi są niezwykli i bardzo silni. Choć są niewysocy i słabej budowy, w moich oczach przypominali tytanów. Jak się mówi dzień dobry? Właśnie obchodzone jest święto zakończenia żniw i rozpoczęcia nowego roku księżycowego. Uroczystości trwają tygodniami na przełomie listopada i grudnia. Obrzędy są szalenie interesujące. Dziewczęta wkładają tradycyjne stroje, a młodzieńcy cokolwiek bądź. Co ciekawe, dziewczyny w ten sposób pokazują gotowość do wyjścia za mąż. Chodzą po wsi i szukają kandydata na męża. Stają rzędami naprzeciw siebie i rzucają do siebie piłkę. Miałem niezły łubach. Włączyłem się do obrzędu. Niestety nijak nie mogłem się porozumieć z dziewczyną, która może chciała mnie poślubić. Zgodnie z tradycją zadaje się sobie nawzajem pytania, ale my po prostu odbijaliśmy piłkę. Luang Prabang ma długą i burzliwą historię. W przeszłości sąsiednie królestwa Kmerów i Syjamczyków toczyły liczne wojny. W 1353 Luang Prabang stało się stolicą Lang Chang, pierwszego państwa Laotańczyków. 7 lat później stolicę przeniesiono do Vientiane. Gdy nadeszli Francuzi, szybko się zorientowali, że Luang Prabang jako królewskie miasto jest stolicą autonomicznego państewka. Zanim w 1975 roku zapanował tu komunizm, król na Luang Prabang był uznawany za króla Laosu. Luang Prabang jest kulturalną stolicą Laosu. Miasto oferuje mnóstwo atrakcji. Każdy turysta musi koniecznie odwiedzić świątynię Wat Tak Khomsi. W 1804 roku zbudowano ją na szczycie góry Phu Si. Świątynia jest dla Laotańczyków duchowym centrum miasta. Widok z jej stopni na rzekę Mekong i na miasto zapiera dech w piersiach. By móc go podziwiać, trzeba się nieco napocić i wejść po 388 stopniach. Świątynia zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Nie wiem tylko, czemu zbudowali ją tak wysoko. Musiałem iść niekończącymi się schodami. Znów się czułem jak na górskiej wycieczce. Oczywiście nigdzie mi się nie spieszyło i doszedłem ostatni. Z góry rozciągał się nieopisanie piękny widok na okolice. Przekonaliśmy się, że przybywają tu liczni turyści, miejscowi i przybysze z daleka, by się modlić i złożyć ofiarę w świątyni. Jej główna sala jest niewiele większa od mojej sypialni. Można tu nabyć ptaki w klatkach. Tutaj złożenie ofiary odbywa się przez wypuszczenie ich na wolność. Z Prabang można dojechać w 2 godziny do jaskiń Pak U. I
Ich ściany są ozdobione tysiącami buddyjskich i tradycyjnych laotańskich rzeźb. Podłoże jaskini jeżyło się setkami posążków Buddy. Są to uszkodzone i niepotrzebne figurki. Trafiły tu, ponieważ Laotańczycy twierdzą, że zniszczenie ich zesłałoby na nich nieszczęście. O świcie senne miasto odżywa. Odziani w pomarańczowe szaty, mnisi ruszają gęsiego wyposażeni w miski jałmużne. W Laosie tę ceremonię religijną nazywa się Binta Bat. Mieszkańcy mają okazję zrobić dobry uczynek i dać jałmużnę w postaci kleistego ryżu, owoców lub innych pokarmów. Podczas wojny wietnamskiej lotnictwo zrzucało niewykorzystane w nalotach bomby właśnie na terytorium Laosu. Kraj ten zyskał smutny tytuł najsilniej bombardowanego państwa w historii. Pan Wansai Pan Tawong z Centrum Rozbrajania Niewybuchów opowiada o działaniach ośrodka. Jak powstała ta organizacja? Najpierw zaproszono tu kanadyjskich obrońców praw człowieka, którzy rozpoczęli program saperski. Pomogli rozbrajać niewybuchy i szkolili naszych saperów. Szacuje się, że dopiero w 2020 roku wszystkie niewybuchy będą rozbrojone. Tymczasem pracownicy centrum prowadzą akcję informacyjną i edukacyjną wśród ludności wiejskiej, jak minimalizować ryzyko wypadku i detonacji niewybuchu. Będąc w Laosie, nie można nie odwiedzić tajemniczego płaskowyżu Urn. Na tej równinie znajdują się tysiące kamiennych naczyń zgrupowanych w 400 skupiskach. Każde ma 1 do 3 metrów wysokości i może ważyć nawet 13 ton. Ruszamy do miasteczka Phong Savan. Jak cała prowincja, i ono ma niezwykłą historię. Ze względu na ciężkie walki w tym regionie w okresie wojny wietnamskiej, osada była wyludniona aż do końca lat 70. Poprzednia osada została zrównana z ziemią. Obecną wybudowano od podstaw. Wow. W okolicy łatwo zauważyć pozostałości walk. Liczne okopy, leje po bombach. Niesamowity widok. Laotańczycy wierzą, że krainę tę zamieszkiwali giganci. Inna legenda głosi, że w zamierzchłych czasach król Laosu odniósł na tych polach wielkie zwycięstwo. W kamiennych kadziach zgromadził wino i ryż na ucztę zwycięstwa. Historycy mają kilka bardziej przyziemnych teorii. Najpopularniejsza głosi, że przed wiekami przez te tereny przebiegał szlak handlowy. W urnach umieszczano szczątki tych, którzy zmarli w drodze. Część historyków twierdzi, że te kadzie napełniano wodą, z której korzystali ci sami kupcy.
Większość badaczy jest zgodna, że naczynia zostały wykonane 1500-2000 lat temu przez mało znane plemię żyjące w tym regionie. Podczas wojny w Wietnamie zniszczono znajdującą się tu jaskinię, w której odnaleziono szczątki ludzkie. Bezcenne świadectwa historii przepadły, więc czary zostaną na zawsze zagadką. Gdy zwiedzaliśmy płaskowyż Urn, postanowiliśmy odwiedzić to miejsce. Ku mojemu zaskoczeniu ujrzeliśmy pobojowisko, z którego żołnierze dopiero co odeszli. Pełno tu lejów po bombach, okopów i innych pamiątek. Toczyły się tutaj zaciekłe walki. Setki kamiennych urn dobrze wpisują się w resztę krajobrazu pola bitwy. Być może umieszczano w nich szczątki umarłych. Opuszczam Laos z mieszanymi uczuciami. Czy to setki lat wojen i zamętu doprowadziły ten naród do ubóstwa? Trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Widać wielką przepaść. Na klepisku ułożono bambusową matę, która służy za łóżko. Obok stoi ogromny, chyba 40-calowy telewizor. W zagubionej w górach osadzie, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, widziałem anteny satelitarne. U siebie nie mam tak wielkiego talerza. Spodziewałem się, że Laos jest biednym krajem. Nic podobnego. Przypuszczałem, że po stuleciach cierpienia Laotańczycy są zimni i nieufni. Nieprawda. Wszędzie witano mnie z uśmiechem. Krótka wizyta w Laosie sprawiła, że przejrzałem na oczy. Od Laotańczyków można się wiele nauczyć. Poza tym Laos jest wyjątkową krainą. Opracowanie wersji